Cześć, mam i witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Wiedźmina. Tym razem ruszamy już dalej i myślę, że skończymy pierwszy akt, tak jak już mówiłem. Jestem bezpośrednio po sytuacji, którą widzieliście w poprzednim odcinku, dlatego że nagrywam jeden za drugim. Czy ja mam się tu przekradać, czy ja... Kurde, oni zniknęli. Nie dam rady! Ja chyba... Nie muszę jeszcze raz. Zeszło jej wody. Geralt, zmiana planów. Co? Wracamy do wieży. Potrzebuję czystego łóżka, ciepłej wody i trochę czasu. Nikt nie może nam przeszkadzać. Sprowadź pomoc. Ja nie wierzę. Alarm! Nie! Dobra, chwila, muszę się dostać na dziedziniec, tak? Jak się przedostaniemy, mam nadzieję. Kurde, dobra, nie wiedziałem, że was aż tyle tutaj jest. Zaraz się tam przekopiemy. O kurde, trochę ich tu jest, nie? Gra. Żyjemy petardy, co? Dobra, ten już prawie leży. Nie tego zaatakowałeś, ale okej. Okay. Ciągnął mnie raz. Ale dobra. Petarda bardzo fajna, przydaje się. Jaraj to. Tutaj? Okej, okay, jesteśmy na dziedzińcu. Dzień dobry. O, bez kubańca. Ja mam z trzema walczyć teraz. No nie. Spychają mnie. Jeszcze jakiś łucznik się zakradał za mną. Idę do was. Pomóżcie mi trochę. Bo dużo ich jest. Dobra. Kurde. Blokuję się na jakichś głupich słupkach. Przez to tracę osłony. O Jezu, on dostaje. Weź ich tam, załatwcie. Dobra, jednego mam. Tamtego już wy chyba musicie. Chyba, że coś... Nie sięgnę, lignij. Trudno. Nie go wyciąć. Dobra. Tylu chłopa, a jednego nie mogę załatwić, nie? Jest Rush tutaj? Trzeba dać mu raport. Pomoże tam bez na górze. Geralt, w samą porę. Gdzie się podziewałeś, Rush? A mieliśmy mały problem po drodze. Uciekł? No proszę. Ale będzie epicki pojedynek? Nie pokazaliście tego. O nie, o kurde. Czyżby się już skończył właśnie? No nie. Temerskie oddziały specjalne. Tworzone przez Foltesta do zwalczania Skojatel po pierwszej wojnie z Nilfgaardem. Weterani, profesjonaliści, najlepsi z najlepszych. To koniec, Rosz. Widzisz te tarcze? Brakowało mi tylko temerskich lilii. Pokonałem dowódców wszystkich oddziałów specjalnych na północy. Teraz będę mógł zjednoczyć Skojatel. Kończ już! Nie zabiję cię, Rosz. My, Ensid, nie zabijamy ostatnich przedstawicieli wymierających gatunków. Żyj i pamiętaj, kto cię pokonał. Bo mogę to zrobić jeszcze raz. Wafail, Vernonie, Rosz. Szukujesz, bo od razu... Popełniasz błąd, Jorvet. Znajdę cię. Po loadingu zaatakował. Kurwisyn uciekł, ale jestem pewien, że jeszcze o nim usłyszymy. Zasrani nie ludzie. Starczy, Jorvecie. Co z Loredo? Gdzie jest Wes? Loredo nie żyje. Uratowałem Wes w ostatniej chwili. Co się stało? Twój plan nie był wcale... Chłopiec, Geralt. Zdrowy chłopiec. O co tu chodzi? Czyje? Moril. Czyje? Znaleźliśmy elfkę. Loredo porwał ją prawie rok temu. To on był ojcem.
życiu nie tknąłbym elfki. Nie mamy na to czasu. W porcie czeka statek. Zabiła się? O co chodzi? Zabiła się. No. Tylko myślałem, że ona skoczyła z wieży, dlatego tak krzyczała. Coś ty zrobiła. Dlaczego? Nie mogę przeżyć tego pojedynku. Jorveta z Roszem. Chciałem powalczyć tam troszkę. Tatuaż nam się zlogował. Szkoda. Bardzo szkoda, bo to nie powinno tak być, że od razu po loadingu on mnie zaatakował. Powinien dać mi jakieś szanse. Nie dotykaj mnie. Przeklęte miasto. Szykujcie statek. Co z dzieckiem? Nie możemy go zabrać. Kto przygarnie mieszańca w tej parszywej dziurze? Seherim. Oddajcie je Seherimowi z Bindugi. I powiedzcie, że to dziecko Moril. No proszę. To nie był ten... co z Cedricem stał na górze? Bo on, co? No właśnie. A teraz półelf będzie. No dobra, koniec pierwszego aktu. Król zagrał nam na nosie. Porwał Triss Merigold. Zupełnie jakby życie Foltesta mu nie wystarczyło i musiał mieć również jego byłą doradczynię. Nie namyślając się długo, zaokrętowałem się na barkę i zabierając ze sobą Geralta, ruszyłem w głąb Doliny Pontaru. Jaskier. Tam właśnie, na terenach zwanych Górnym Edil, obozuje armia króla Henselta. Otóż to król. To słowo klucz w moim planie pochwycenia królobójcy. Oddziały specjalne króla, niech mu ziemia lekką będzie Foltesta, przycichły jakby, nie uraczywszy nas w trakcie całej podróży ani jednym dowcipem z gatunku, na ile sposobów można oskurować elfa. Co dowodzi mojej tezy, że umysł ludzki jest w stanie wytworzyć pewną skończoną ilość okropności, nim najdzie go jakiś rodzaj refleksji. Jest i Vergen. Edirne. Akt drugi. No właśnie. Chilla. Dostała się jednak do Henselta jakoś. To dopiero musiała być jadka. Ile kości? Skąd Glevisig wzięła tyle mocy? Nie podniecaj się, Detmold. Widok czaszek i szkieletów zawsze tak na ciebie działa? Drwij sobie do woli. To jest magia. Takimi czarami wygrywa się wojny. Tysiące ofiar w jednej chwili. Potęga, zniszczenie, zagłada. Sablina Glevisig skończyła na stosie. A Dolina Pontaru wciąż należy do Edirn. Edirn to żywy trup. Dni tego nędznego królestwa są policzone i żadna chłopska rebelia tego nie zmieni. Mylisz się, Detmold. Ten kraj żyje. Czuję to. Jest jak stary, ranny niedźwiedź, pokryty bliznami, szarpany przez psy, ale wciąż śmiertelnie niebezpieczny. To będzie dobra wojna. Ależ panie, baronowie z Edirn nie ośmielą się wystąpić przeciwko tobie. Za chwilę się o tym przekonasz. Wszystko przygotowałem. Panie, niech żyje król! Miła odmiana po bieganiu Wiedźminem, którego wszyscy wyzywają, nie? Ale... chciałbym biec. Jestem królem, więc też biec chyba mogę. No. I co, tak sobie pomyślałem, że może uda mi się cofnąć troszkę save'em i spróbować tą Baron Felard zawsze walkę jeszcze raz. Że chętnie proszę z Jorvetem. Felard to szuja jakich mało. A reszta panicznie boi się Saski i jej chłopsko-nieludzkich bojowników. Nie są gotowi do wojny i wiedzą o tym. A szczeniak Demavenda też się sprzedał? Książę Stenis nie odpowiedział. Ale Felard zapewnia. Muszę mu spojrzeć w oczy. Wtedy będę wiedział, z jakiej gliny jest ulepiony. Okej. Okay.
Witamy uniżenie jego wysokość Henselta, króla Kedwen, spadkobiercę rodu jednorożca, pana na Art Kerajch, arcyksięcia Banart, pogromcę Nilfgaardu. Witamy na edirnskiej ziemi. Ile chcecie? Wasza wysokość raczy żartować. Jestem śmiertelnie poważny. Ile za wasze podpisy? Myśleliśmy o kwocie 100 000 koron nowigradzkich i tytułach markizów. Górne Edirn to kopalnie węgla i srebra. Liczne manufaktury, jedyny po tej stronie jarugi kamieniołom białego marmuru oraz szlak handlowy wschód-zachód. Mówimy o Dolnej Marchi. Radzę nauczyć się nowego nazewnictwa. W zamian złożymy hołd lenny waszej wysokości i uznamy za prawowitego suzerena tych ziem. O, mogę zdecydować. Dostaniecie po 50 000. O tytułach zapomnijcie. Ponadto zapewnicie przewodników i zaopatrzenie dla mojego wojska. Będziemy stacjonować w waszych zamkach. Wasi zbrojni utworzą specjalny korpus, który zajmie się pacyfikacją chłopskiej rebelii. Dowódcą zostanie Detmold. Panie, ludzie nas oni nie zrozumieją. Tak, Felard. Znienawidzą was, ale będziecie żyć. I to całkiem dobrze. Inaczej zabije was Saskia Smokobójczyni. Albo ja. Panie, przyjmujemy twoje warunki. Detmold, dokument. Jest jeszcze sprawa księcia Stenisa i jego praw do tej ziemi. Dopóki żyje... Dopóki książę żyje, może mieć pretensje do tych ziem. To go zabij, Felard. Panie, nie jestem wojownikiem. To się zamknij i podpisuj. Panie, smokobójczyni idzie tutaj z poselstwem. Doskonale! Zapraszam! A wy na co czekacie? Pióra w garść i podpisywać. Nieźle, sprzedali. A tak z ciekawości, ile kosztuje górny Edirn? 50 000. A ty ile byś wzięła, dziewko? Królu, każ temu padalcowi zawrzeć pysk. Inaczej wsadzę mu jego koguta w żyć i tak zakręcę, że zapieje i zamiast południa zrobi się poranek. Ja? Panie, każ ją pojmać! Zawrzyj pysk, Detmold! Podoba mi się ta Saskia. Mów, kobieto. Czego chcesz? Królu, wycofaj swe wojska. Uznaj niezawisłość górnego Edirn. Skończ prześladowania nieludzi i pozwól im opuścić granice swego królestwa. Ocalisz siebie i własną armię. Masz jaja, kobieto. I co będę z tego miał? Moi żołnierze uznaliby mnie za tchórza. Jestem Henselt z Art Kerajch. Niezwykłem uciekać przed niewiastami, nawet jeśli zabijają smoki. Jest jeszcze jedno wyjście. Ty i ja, królu. Tutaj, teraz. W obecności ludzi i bogów wyzywam cię. Jak za dawnych czasów, gdy światem rządzili ludzie honoru. Zwycięzca bierze górny Edirn. Dziewczynie rzuciło się na głowę. Wyzywać króla? Panie, to jakiś absurd. Zgnieciemy ich w bitwie, a ta dziewka może być niebezpieczna. Ponoć zabiła smoka. I właśnie dlatego będzie godnym przeciwnikiem. Nie zawiedź mnie, smokobójczyni. Pokaż, na co się stać. Zaczynajmy. Mam nadzieję, że nie będzie kolejny pojedynek, który przegram, dlatego że ona zaatakuje zaraz po loadingu. Próbuję od razu zrobić jakiś unik. Nie wiem, czy Henselt w ogóle będzie umiał. O, i tak powinno być. Henselt z Art Kerajch, król Kedwen, senior Keingor i Malore. Chyba nie może robić uników, nie? Ostatni z rodu jednorożca i Saskia, dziewka, co smoka ubiła. Zwycięzca bierze górne Edirn. Niech bogowie rozsądzą. Poczynajcie! Łap za broń! Kurde, on nie może uników robić. Co on robi? Nie! A, coś tam potrafi. O kurde, trafiła mnie. Ej, tak ją rozwalił. Tak widocznie miało być. A może i nie? Stać! Przestańcie w imię krewę, Frey i Melitele!
Zabiję go? On się wkurzył. Myślałem się, o kurde, jeszcze jakąś klątwę rzucą pewnie przez to. Wiedźminie tak jest, że klątwy się rzuca przez przypadek, przynajmniej większość klątw. Przez ludzką nienawiść i takie różne rzeczy, nie? Przez zabójstwo nawet. Ej. I tu wchodzi Wiedźmin, ubrany cały na biało. Nie wiem. Obóz Kedwin? Tak się domyślam. Tu mają jednorożce na piersi. A ten co? Hej, stać! Co z tobą, Zywik? Gorzała rzuciła ci się na mózg? Nie poznajesz mnie? Jasna chędożona cholera, po coś go tu przyprowadził Roż? To Wiedźmin. Wiem się mać, kto to jest, królobójca sakramencki. Pod królewskim obozem. Nawet go nie związali. Spokojnie, chłopcy. Wiedźmin nie jest mordercą, ręczę za niego. A co do króla, to właśnie z nim muszę się widzieć. No to se poczekasz, jaśnie rycerzu, od zadań specjalnych. No, co się dzieje? Ani drgnij, mutancie. Leć no, który posetnika i linę przynieście, zwiążemy go. Daj spokój, Zywik. Nie ma potrzeby. Mówiłeś, że gdzie jest król? Gdzieś na polach prowadzi negocjacje. Hej, królobójco, rzucisz broń po dobroci, czy mamy ci wpakować bełta w żyć? Nie ruszaj się. Ani drgnij. Łapy w górę! Strzelać! Rozwalić go! Co za ludzie? Chciałbyś tak umieć, co? Co jest, kurwa? Magia. Smok? Ale że co? Roż, co? Niebo tam tylko było. Jo, króla. No. Dupie go mają. Demony. Albo upiory jakieś. Nie wiem, co to będzie. Upiory. Przypominają tego z tego psychiatryka, nie? Tak sobie myślałem właśnie, żeby tą walkę Rosza z Jorvatem powtórzyć, ale jeśli efekt będzie taki sam, to już zostawię wam to, co było. Gra oczywiście będzie dalej kontynuowana jako to, że Rosz przegrał niestety. Że tak jest. Moimi żołnierzami. Klątwa Sabriny. Żołnierze z Edirn też tu są. Potem będzie czas na podziwianie. Musimy iść. Załatwione. Ściągnął mi znak? Ściągnął, nie? Dostał pięknie. Deathmold. Zaatakował pójść coś, nie? O kurde. Pojawił mi tutaj. Czego ja mam z trzema walczyć? Kto tam sypie tak ogniem? A, tu jeszcze Sheila jest. Kurde. Nie zauważyłem. A Roż w górę rzuca nożami. Co za typ. Wziąłby się do walki, ziomek. Na pewno jakiś czar będzie rzucać do tego, tak? Ostatni? Tu jeszcze jeden został. Załatwienie. Draugr. Draugr to się nazywa tutaj.
przypomina kurde jakiegoś klęca. O kurde, mam tarczę z kłańce, no. Aj. Ciężko się przebić przez tą tarczę. Może spróbuję do tego skoczyć. Dobra, coś tam dostał. Ale nie jest łatwo. Dobra. Zajmijcie się tym, ja z Shilą tego załatwię. Może ich nie użyjemy. A niech to. Dawaj, spalimy go, Shilą. Dobra, co ostatni? Nieźle dostaję. Pani się ustawiłem na razie od boku. Dobra, udało się tylko jakoś załatwić szybko. No i co wy na to? Kurde, jeszcze upiorów. Deathmold, pęczysz? No i pięknie. Sasza, Laszata. Psychiatryku chyba tak samo było, nie? O nie, znowu. Gdzie jest słońce? Zaćmienie, ktoś rzucił klątwę. Potężną klątwę. To co robimy? Musimy się wydostać. A, ja nie muszę walczyć. No, proszę. Trzymaj się z tyłu. Ja zajmę się mgłą! Kurde, dobre zaklęcie. Deathmold silny jest. A trochę trzeba było rzucać takie zaklęcie, nie? Bez osłony to bezużyteczne by było. Nie no, może coś tam umie czarować. Ech. Nie wiem, czy mnie świeżo bi. Dalibyście coś powalczyć. Nie mam tak spacerować po prostu z wami. A to ma pierdziela mocno. Wyobraźcie sobie, co taki Deathmold zrobiłby podczas wojny. Biorę. Nie. Nie mam miecza. O, upiory coś tam wykombinowały. Ścisnęły mnie. Myślałem, że szybko mi się uda tam zaatakować, ewentualnie jak mnie zranią, to sobie odskoczę. Mnie tak załatwiły dosyć szybko. Mam nadzieję, że nie będzie zbyt daleko, że na tych upiorach się właśnie zatrzyma. Te upiory były moimi żołnierzami. To Seria? Żołnierze z Edirn też tu są. Potem będzie. Dobra, ja wam to przewinę, dobra? Musimy iść. Dobra, jesteśmy z powrotem. Tak jak skończyliśmy na upiorach. Zobaczmy. Za każdym razem jak go zaatakuje, to on ucieka, nie? Gdzieś. Dobra, coś tam mu się udało zadać, obrażeń. Jeden załatwiony. Dobra. Załatwiony ten. To klątwa Grevisik. Okay. Chce mnie zabić. Trzymaj się blisko mnie, panie. Już niedaleko. Miejmy nadzieję. Zawiesiły te. Powietrzu. Nie, czy z tenisa? No proszę. Zobaczmy. Liczny całkiem. Jestem teraz obciążony. Wróćmy ten oddział specjalnych, nie? Kto tu walczy? Upiory między sobą. No, proszę. No, okej. Też ich powinien dzielić tymi piorunami. W
Skąd on się tu wziął? Nie spodziewałem się, że mi tu wleje jakiś. Trzeba uważać. Pomyliłem się. O kurde, o kurde, o kurde, o kurde. Dobra, użyjemy sobie jeszcze raz znaku. Nie. Unik. Dobra. Jak najszybciej załatwić te upiory i już Deathmold załatwi resztę. Dobra. Jeszcze gdzieś? Aj. Tylko nie robię uniki. Dawaj, Deathmold. Mgła rzednie. Już niedaleko. Chciałem sobie poziom rozdać, ale to chyba jest zły moment, nie? Okej. Okay. Bajcie, już jesteśmy blisko. Podejrzewam, że jeszcze raz gdzieś... Jeszcze raz gdzieś pewnie się pojawią tamte upiory i będą próbować Deathmolda zatrzymać. No właśnie. Użyję sobie znaku, żeby mi się nie skończył w jakimś nieoczekiwanym momencie. Dobra. Gdzie? Kurde, już? No Sheila, zostaw mnie. Ja je załatwię. No nie. Cię znikają już. To zabawa, no. Specjalnie utrudnia chyba. Kurde, dużo ich. Zaczęły dochodzić do środka. Patrzcie, można... Nie, nie można spogować. Myślałem, że jak zatrzymam Deathmolda, to Hensel wyjdzie z tego. Ale zawrócił wtedy, nie? Jak za daleko się oddalał. To jest. Co się dzieje? Nic? Jakie dziwne niebieska mgła. No i co? Mam ciekawe, czy ci ludzie tam żyją jeszcze. Deathmold, Sheila, spotykamy się w moim namiocie. Macie mi wyjaśnić, co tam się do stu diabłów stało. I jak się tego pozbyć? Tak jest, wasza wysokość. Wezwijcie dowódców kompanii. Bezzwłocznie, wasza wysokość. Dziesiętniku, miej na oku Wiedźmina. Raczej nie chce mnie zabić jak Foltesta, ale niech się nie szwenda po obozie jak bezpański pies. Zajmij go czymś przez chwilę i przyprowadź do mojego namiotu. Panie, proszę o audiencję. Później. Najpierw czarodzieje, Wiedźmin, potem zobaczymy. No i pięknie. A zapowiadała się spokojna wojenka. Można tu gdzieś zwilżyć gardło? Roż, ręczysz za niego? To nie on zabił Foltesta i Demavenda. No to chodźmy. No to dobrze. Gdzie mam iść? Tak? Prowadź do króla. Widziałem dość obozów w życiu. Nie mogę. Król kazał mi... A, dobra. Naprawdę chcesz mnie niańczyć? I prowadzi do króla i będzie spokój. Chodźmy! Po obozie sami się rozejrzymy, bo zrobimy to znacznie szybciej niż z nim, bo on będzie kurde szedł godzinę, będzie szedł w jednym kierunku, później w drugim. Naprawdę szkoda będzie na to czasu. A tak to sobie to później wszystko sami na spokojnie obejrzymy. Nie, dobra. Ładny obóz, nie? Obejrzeliśmy. Do króla. Mógłbyś podbiec troszkę. Jest arena. Będą pewnie jakieś walki. Na pewno się tym zajmiemy.
Przypominają mi się arenki z Gothica 3. Tam też prawie w każdym mieście były areny. Oni śpią, czy co? Jak leci, chłopcy? Nóg już nie czuję od tego stania, psia mać. Przysłałbyś jakąś zmianę? Za godzinę. Otwierajcie bramę. Król chce widzieć Wiedźmina. Już. Idź prosto do królewskiego namiotu. Trafisz bez ochyby. Ja mam parę spraw do załatwienia. Bywaj, Zywik. Jakbyś mnie szukał, to będę gdzieś koło głównej bramy. Bywaj! To jest jakiś ważniejszy tutaj. Ja się wydawał zwykłym tym. Przeciw upiorom. Mówisz? Zwykłym żołnierzem. Tak stało przy bramie wtedy. Dobra. W tym kierunku. Nie. Na razie sobie daruję. Ścigają cię niemal wszyscy, a ty nadal żyjesz. Imponujące. Trudno mi się odzwyczaić od życia, jak każdemu. W całej swojej karierze ambasadora jego cesarskiej mości nie spotkałem jednak nikogo, komu tak by się to udawało. Pozwoliłem sobie sprawdzić kilka doniesień na twój temat. Powtórzę jeszcze raz. Imponujące. Szukasz zajęcia? Nie wiedziałem, że wynajmujecie się też jako żołnierze. Jestem tu w innym celu. Doprawdy? Mogę jakoś pomóc? Proszę. Ciekawi mnie, co tutaj robi poseł. Właśnie, co ten Nilgard się wszędzie pcha? Ostatni niefortunny konflikt nie wpłynął dobrze na sytuację ekonomiczną państw północy. Jego cesarska mość pragnie stabilizacji. Chcemy wam udzielić pomocy finansowej. Odwiedzam więc krainy dotknięte wojnami. Z tego co widzę, Hensel radzi sobie doskonale. Szczegóły mojego poselstwa tutaj to sprawa między cesarzem a królem Kedwen. Być może nie wszystko jest aż tak tajne. Może też mieć znaczenie dla bezpieczeństwa cesarstwa. Niczego się nie dowiesz. Nie chcę próbować czarować, bo to jest... dużo ludzi tu stoi, nie? Jeszcze Detmold. Foltest był dobrym królem. Szkoda, że tak skończył. Przekazałem już konetablowi Natalisowi cesarskie wyrazy współczucia. Skoro już mówimy o Folteście i Temerii, krążą plotki o tajemniczym zniknięciu jego doradcy, czarodziejki Triss Merigold. Wiesz coś o niej? Dlaczego mnie to pytasz, ekscelencjo? Podobno coś was łączy. Przecież czarodzieje mają naturalny talent do rozpływania się w powietrzu. Dlaczego ktoś się tym niepokoi? Cóż... Może ci sami ludzie zastanawiają się, czy uwięzieni w lochach Wiedźmini nie mają podobnych zdolności. Unikasz tematu. Zatem odpowiedzi są dla ciebie niewygodne. Ale niech ci będzie. Nie będę naciskał. Zapytam o coś jeszcze, jeśli można. Oczywiście, ekscelencjo. Wspomniałem Triss, bo nurtuje mnie jedna sprawa. Czarodzieje są znani z wzajemnej zawiści i rywalizacji. Ciekawe, czy jakaś sprawa mogłaby ich połączyć. Chyba nie do końca rozumiem, ekscelencjo. Zapytam konkretnie. Czy wiesz coś o przynależności Merigold do politycznej organizacji czarodziejek? Oczywiście zakładając teoretycznie, że jednak jesteście lub byliście ze sobą blisko. Zabijam potwory. To czysta praktyka. Nie wątpię. Cóż... Czasem jedno niedopowiedzenie mówi więcej niż 1000 słów. Dziękuję zatem za brak odpowiedzi, Wiedźminie. Co za dranie, no. Dlaczego waszą ekscelencję tak interesują organizacje czarodziejek? Zastanawiają mnie dziwne zbiegi okoliczności. Doniesiono mi, że podczas zamachów w okolicy widziano kilka z nich. Magowie zawsze kręcili się wokół monarchów. Tam są pieniądze i władza. Dlatego nikogo nie oskarżam. Powiedziałem, że to mnie tylko zastanawia. Okay. Najpierw Foltest, teraz Henselt. Ekscelencja ma w planach odwiedzić króla Redanii? Nie będę musiał jechać tak daleko. Radovid jest teraz w drodze do Lochmuin. Lub może już dotarł na miejsce. Tam się spotkamy. Lochmuin? Starożytne elfie miasto u źródeł Pontaru. Dlaczego tam? Magowie chcą tam odtworzyć swoją radę. Wystosowali zaproszenia do wszystkich monarchów. No proszę. Dobra. Nie przeszkadzaj się. Wejdź, Wiedźminie. Ta rozmowa zostanie między nami. Pomogłeś mi we mgle, a to znaczy, że mojej śmierci nie chcesz.
Więc czego chcesz, Geralcie z Rivii? Wymierzyć sprawiedliwość. Sprawiedliwość to dość śliska sprawa. Sporo zależy od punktu widzenia. Zatem twierdzisz, że to nie ty zabiłeś Foltesta. A więc kto? Wiedźmin, Leto. Znasz go? Nie. Mówiono mi, że straciłeś pamięć. Możesz wiedzieć. Mówię, co wiem. Chciałeś, panie, konkretnej rozmowy. De Tancarville twierdzi, że ten Leto jest gdzieś w okolicy, to prawda? Tak. Czego to szuka? Chce mojej głowy? Ukrywa się przed Jorvetem i jego skojatel. Nie wiem, co planuje. Zamierzasz go dopaść? Tak, panie. Ostatnie pytanie. Wiesz, kto zlecił zabójstwa Foltesta i Demavenda? Kto stoi za królobójcami? Nie, ale dowiem się, jak znajdę Leto. Szpiedzy potwierdzają twoje słowa. Wierzę ci. A teraz druga sprawa. Mgła, upiory i całe to magiczne gówno blokujące moją wyprawę wojenną. Czarownicy jak zwykle okazali się bezużyteczni. Bełkoczą coś o wyższej magii, klątwach odroczonych i innych bzdetach, ale nic z tego nie wynika. Sprawę trzeba załatwić mieczem. Wiedźmińskim mieczem. Co ty na to? Jakiś hajsik? Dobrze, zrobię to. Doskonale. Zdejmij klątwę, a król Henselt okaże się łaskawy. Nawet jak nie złapiesz tego Leto, osobiście pomogę ci się oczyścić z zarzutu. No proszę. Detmold jest do twojej dyspozycji. Udzieli ci wszelkich informacji. Od teraz możesz się swobodnie poruszać po obozie i okolicy. A teraz zostaw mnie samego. Klątwa została rzucona 3 lata temu. Czy przez ten czas wydarzyło się coś, co wskazywałoby na jej działanie? Jakie to ma znaczenie? Królu, nie mówimy o bazarowej wróżbie, ani o zaklęciu rzuconym przez początkującego magika. Ta klątwa wywołała zaćmienie słońca i przyzwała dziesiątki duchów. Mamy do czynienia ze skomplikowanym, wielostopniowym zaklęciem. Żeby je rzucić, trzeba mieć nie lada wiedzę i umiejętności. Zdjęcie takiego czaru jest jeszcze trudniejsze. Jeśli mam się tego podjąć, oczekuję współpracy. Niech będzie. Gdy przedzieraliśmy się przez mgłę, krzyczałeś, że to klątwa Glevisig. Sabriny Glevisig, czarodziejki, mojej niegdysiejszej doradczyni. Kazałem ją przybić do koła odwozu i spalić. Umierając, przekleła mnie i mój ród. To było 5 lat temu. Ciekawe. Pamiętasz, królu, jak brzmiała klątwa? Co dokładnie powiedziała Sabrina? Wszystko, co wówczas przepowiedziała, w jakimś sensie się sprawdziło. Gwiazda zdobna w krwawy warkocz przecięła nieboskłon. A, widziałem to. Kwadratowe monety z morskich głębin mamią serca głupców. Monety? Tak. Detmold znalazł kilka u żołnierzy podejrzanych o zdradę. Za co skazałeś Sabrinę, królu? Rok po pokoju cintryjskim walczyłem z Demavendem o Dolną Marchię. Generał Vandergrift dowodził częścią moich wojsk. Przeprawił się przez Pontar i przyjął bitwę na tym polu. Trwała do późnych godzin wieczornych. W końcu Sabrina Glevisig postanowiła wziąć sprawy w swoje ręce. Na pole bitwy spadły płonące kule. Ponad 3000 ludzi zmieniło się w spalone mięso. Ogień trawił wszystkich walczących. Rycerze piekli się w pancerzach. Swoich też. Zmieniali w skowyczące z bólu zwierzęta. Wojna to zajęcie dla ludzi honoru. Gdy biorą się za nią tacy jak Glevisig, zmienia się w piekło. No dobra. Co popchnęło Sabrinę do ataku na własne wojska? Miała jakiś powód? Nic mi o tym nie wiadomo. Była moim doradcą, członkinią Rady Czarodziejów. Przez lata tolerowałem jej wybryki. Była legalna? Tylko wobec siebie samej. Dobra. Mamy to już wszystko załatwione, więc możemy sobie w końcu rozdać talent. Będę miał chyba nawet 2. O, jeszcze? Zapraszam do siebie, Wiedźminie. Okej. Okay. Dobra, 3 talenty nawet. Kurde, super, super. Tego właśnie oczekiwałem, dlatego że trzeba troszkę w tą przermiarkę dalej pójść, nie? O, proszę. I to jest właśnie coś, co jest mi potrzebne. Redukcja obrażeń też bardzo się przyda. Wiem, że ja mogę to podwójnie rozwijać, ale
umiejętność. To jest fajne. Ale myślę, że ten unik na razie weźmiemy, dlatego że żeby go rozmaksować już i przyzwyczaić się przede wszystkim do niego. Dobra, całkiem szybko leci. Fajnie. Witaj, Geralt. Myślałem, że po zabiciu Cairana Dolina Pontaru nie będzie ci już interesować. Nic o mnie nie wiesz, Wiedźminie. Jestem tu, bo dwóch monarchów północy zostało zamordowanych. Według wszelkiego prawdopodobieństwa następny na liście może być Henselt. Nie potrzebujemy kolejnego państwa pogrążonego w chaosie. Król Henselt nie może zginąć. Dopilnuję tego. No proszę. Nie trudno zauważyć, że nie lubicie się z Detmoldem. Detmold to duże dziecko. Doskonały kompan dla króla Henselta. Problem polega na tym, że jest równie dziecinny, co zazdrosny. Twierdzi, że chce mu odebrać posadę na kydweńskim dworze. Absurd. No, zgaduję, że chętnie byś wzięła tą posadę. Zabójca Foltesta zmusił Triss, by teleportowała go do Vergen. Są gdzieś w okolicy. Mała wścibska Triss użyła mojego megaskopu. Właściwie powinnam być jej wdzięczna, to ja mogłam paść ofiarą królobójcy. Jeśli Triss jest w Vergen, to i tak nie jestem w stanie jej namierzyć. Przeklęta mgła uniemożliwia magiczne sądowanie. Jesteś czarodziejką, na pewno sporo wiesz o niezwykłych zjawiskach. Wiedza czarodziejska nie ma nic wspólnego z przesądami. Dziki Gon to nie przesąd. Owszem, istnieje takie zjawisko. Powiedz mi wszystko, co wiesz. Nigdy się tym nie zajmowałam. Nie interesuje mnie również istota trąby powietrznej ani gradobicia. Nie. O, można też tatuaże się pozbyć u Shili. Potrafisz usunąć tatuaż? Żaden problem. Będę potrzebowała zielonej pleśni, płatków białego mirtu i wilczego aloesu. Wrócę, gdy będę miał składniki. Może to zrobimy. W tamtym akcie trochę szkoda było mi na to czasu, ale może teraz się tym zajmiemy. Nie wiem, kurwa jesteś, ale mam nadzieję, że cywilem. A jakbym był żołnierzem? A, to on pewnie jest jakimś dowódcą i mu się nie podoba to, że tak sobie paraduje tutaj. Nie będzie. Dziwoląg. Tylko Ren? Strażnik ci usnął. Nawet nie wiesz, jak bardzo się raduje na myśl o naszej współpracy. Fakt, nie wiem. Zobaczysz, Geralt, nadchodzą lepsze czasy. Nie przeszkadza ci, że zwracam się do ciebie po imieniu? Nie. Wspaniale. Czuję, że się zaprzyjaźnimy. Pożyjemy, zobaczymy. Uściśnij mi dłoń, Geralt. Na dobry początek. Co nie bój się, nie mam zatrutej igły ukrytej w rękawie. Nie szukam przyjaciół, Detmold. Bierzmy się do roboty. Dobrze, w końcu to ty jesteś bohaterem. Jak mogę ci pomóc, biały wilku? Mógł użyć zaklęcia jakiegoś, jakbyśmy sobie uścisnęli dłoń. Nie będziemy mu ufać aż tak za bardzo. Zauważyłeś, że nie wszystkie duchy były agresywne? Mhm. Większość znikała, gdy się zbliżaliśmy. Myślę, że moc klątwy korumpuje duchy poległych w bitwie i zmienia w Draugiry. Draugiry? To jakaś wiedźmińska nazwa upiorów? Demonów. Draugiry to demony wojny. Powstają na polach szczególnie krwawych i zajadłych bitew. To skondensowana żądza mordu i nienawiści. Mniejsza z tym. Wiesz, jak się pozbyć tych Draugirów? Zazwyczaj wystarczy srebrny miecz. Ale póki klątwa działa, będą się pojawiać nowe. To duchy żołnierzy są kluczem. Gdyby udało się odwrócić bieg bitwy... No to do dzieła. Bierz miecz i odwracaj. Będę potrzebował symboli wojny należących do żołnierzy poległych w bitwie. Nienawiść, śmierć, odwaga i wiara. Wszystkie artefakty muszą być aktywne magicznie i związane z poległymi w bitwie, inaczej nie zwabię duchów. Nie mam pojęcia, skąd je wziąć. Poza tym nie znam się na symbolice wojennej. Sam to zrobię. Dla ciebie mam inne zadanie. Miałeś już do czynienia z klątwami? Kilka nawet rzuciłem. Komuś wyrosły ośle uszy, komuś spłonął dom. No takie tam niedzielne przekleństwa. Zaraza. A zdejmowałeś klątwy? Odczyniałeś uroki? Nie miałem okazji, ale teorię mam opanowaną. W Akademii Magicznej byłem prymusem. O takich klątwach raczej nie uczą w Ban-Art. Przekleństwo Glevisik to klątwa krwi czwartego stopnia. Nazywana również klątwą arcymistrzyni. Myląca nazwa. Rzucali ją mniej lub bardziej szaleni magowie lub kapłani, niekoniecznie kobiety. Widzę, że odrabiałeś prace domowe. Wyjaśnij działanie klątwy krwi. Normalna klątwa krwi to banał. Upuszczasz sobie trochę krwi, najlepiej o północy, zapalasz kilka świec. Sabrina miała cały stos.
Pytam o klątwę Glevisik. Dlaczego sam nie przeczytasz? Mam całą potrzebną literaturę. W zasadzie mógłbyś ograniczyć się do wielkiej encyklopedii klątw, uroków i wróżb oraz do opracowania Tissai de Vries i Margarity Loantilly. Mistrzowie magii o klątwach, dzieła wybrane. Opasłe to misko. Okej, to sobie później przeczytamy. Jesteś pewien, że to Sabrina rzuciła klątwę? Absolutnie. Istnieje 6 potwierdzonych przypadków rzucenia klątwy tego rodzaju. A potwierdzone przypadki zdjęcia takiej klątwy? Jeden. Dokonał tego zespół czarodziejów pod przewodnictwem arcymistrzyni Franceski Findaver. Stąd druga nazwa klątwy. W jego skład wchodziła m.in. Sabrina Glevisik. Jaki ten świat mały. Zrobiło się jeszcze straszniej. To nie wszystko. Klątwa, którą zajmowały się Franceska i Sabrina, miała zakończyć żywot przedstawicieli dynastii Tysenidów, władców Kowiru. Rzucił ją Rodalega Szkarłatny. Kompletny szaleniec, ale bardzo zdolny. Była też przepowiednia i aktywator. Rozumiem. Sabrina zwyczajnie zerżnęła zaklęcie od tego Rodalegi. Dokładnie. Poza tym byli świadkowie, król i cała kompania wojska. Okej. Kometa jest, morderstwo było. Co z monetami? Też są. To nie wystarczy? Nie. Czyżbym trafił na jakiś wstydliwy sekret? Tajemnica państwowa. Głowa państwa może niebawem stracić głowę, jeśli mi nie powiesz. Spisek wojskowy. Mogę wyjawić tylko tyle. Znakiem rozpoznawczym spiskowców są kwadratowe monety z rybią łuską. Zróbmy tak. Nie będę ci przeszkadzał w śledztwie. Jeśli się czegoś dowiesz, dasz mi znać. Natomiast jeśli ja natknę się na coś związanego z klątwą... To dasz mi znać. Niech będzie. Aha, współpraca w swojej robocie. Dlaczego Henselt jeszcze dycha? Dlaczego w momencie, kiedy zabił kapłana, nie rozpękł się jak dojrzały pomidor pod obcasem krasnoluda? Może Glevisik chciała, żeby Henselt wyczekiwał na nieuchronną śmierć? Nie sądzę. Znam trochę czarodziejki, są wredne, to fakt. Ale najważniejszy jest dla nich efekt. Pamiętaj, Sabrina rzucała klątwę, skwiercząc na stosie w sposób dość niemiły. Podejrzewam, że coś pochrzaniła na koniec. Chcesz powiedzieć, że Henselt jest bezpieczny? Chcę powiedzieć, że można go ocalić. Odciąć od serca klątwy bitwy upiorów. To najsłabsze ogniwo przekleństwa. Jak? Jeszcze nie wiem. Podejrzewam, że mogę przyzwać ducha Sabriny i zmusić, by uwolnił Henselta, ale najpierw muszę poznać okoliczności śmierci czarodziejki. Jeśli się nie mylę, do rzucenia klątwy krwi potrzebna jest krew. Tak właśnie, a Zalisz nie inaczej. Skąd Sabrina wzięła tyle krwi? Przecież była przybita do koła odwozu. To proste. Umysły niektórych żołnierzy są raczej nieskomplikowane. Zwabiła żołdaka, który miał zadać jej cios łaski. Sabrina potrzebowała pchnięcia, które skróci jej męki i zawiąże czar. I tu się pomyliła. Zrobiła błąd. Ta dziwka dokonała cudów, zebrała moc, trafiła z przepowiednią i aktywatorem, a na koniec wyłożyła się na najprostszym. Nie podniecaj się. Wybrała jakiegoś łamagę. Słyszałem, że musiał ją dźgać 5 razy, a wiedźma i tak nie mogła wysiąść ducha. Nikt nie pilnował stosu? To właśnie jednego ze strażników upatrzyła sobie nasza czarownica. Żołnierze byli wściekli, bo zepsuł im widowisko, a króla już przy tym nie było. Nieważne, krew popłynęła, klątwa zadziałała. Ale dziwka kary nie uniknęła. Okej, bierzemy się do roboty. Pomożesz mi, Detmold. Oczywiście, rozkaz króla. No to słuchaj, odwalisz papierkową robotę, zdaje się, że to lubisz. W czasie przyzywania ducha Sabriny będę potrzebował runów ochronnych. Muszą utrzymać ducha czarodziejki i wszystko, co przy okazji przylezie zza światów. Znajdź coś dla mnie w swoim księgozbiorze. Muszą być proste do wykonania, nie będziemy mieli artysty malarza. Ponadto Draugiry niebawem rozpoczną wycieczki po Henselta. Gdy opuszczą pole bitwy, nie powinno być problemu. Twoi ludzie dadzą sobie radę. Uzbroisz ich w posrebrzaną broń. Powinno wystarczyć. Henseltowi też przydałoby się coś srebrnego do obrony. Nad wejściem do namiotu króla powiesisz wieniec z pięciornika i blekotu. Wewnątrz cały czas musi się palić ogień ze świeżych gałęzi jałowca. Skąd wezmę tyle srebra? Jak dla mnie możesz przetopić swoją kolekcję dzbanków. To nie są dzbanki, tylko srebrne wazy z Nazairu. Na koniec odbędziesz rozmowę z Henseltem. Wytłumaczysz mu, że będę go potrzebował. A ty? Będziesz chlał piwo i macał obozowe dziewki? Też. Ustalę, jakich przedmiotów potrzebuję, żeby odesłać walczące zjawy w zaświaty. I przygotuję się do przyzwania ducha Sabriny. Wpadnę, gdy się czegoś dowiem i dam ci kolejne zadania. Poczekaj. Jak doszedłeś do tego, że możesz odzyskać pamięć, zdejmując klątwę? Nie lubię, gdy ktoś grzebie w moim życiu.
Poznawanie sekretów to moja praca. Muszę znać tajemnice wszystkich, których dopuszczam do króla. I przyznaję, lubię swoją pracę. Moja przeszłość nie ma nic wspólnego z Henseltem. Tego nie wiesz. Zastanawiałeś się, dlaczego nie mam przyjaciół? Bo zawsze, prędzej czy później, odkrywam ich tajemnice. A później są przesłuchania, tortury, egzekucje. Zostaw moją przeszłość w spokoju. Okej, myślę, że na tym będziemy mogli śmiało skończyć ten odcinek. Troszkę będzie do roboty, prawda? Dużo pewnie zadań pobocznych. Będę musiał się troszkę rozejrzeć, troszkę sobie przypomnieć, jak wygląda obóz i w ogóle mapa. Może sobie zerkniemy nawet na mapę. Troszkę nie pamiętam tego aktu, wiecie. Ale cóż, dziękuję bardzo za uwagę. Trzymajcie się i już do następnego.